Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Piątek, 13 dzień października. No mam nadzieję, że ten 13 dzień będzie szczęśliwy na rynkach, tutaj na wykresach. Także przygotowujemy się do ostatniej sesji tego tygodnia. A zaczniemy może od wykresu euro-USD, czyli główna para walutowa. Układ, który mieliśmy przygotowany w dniu wczorajszym. Zobaczcie, jak fajnie to FS100. Tutaj zadziałała silna reakcja. Tak naprawdę gdzieś na ponad 100 pipsów. Oczywiście zawsze nie da się całego ruchu złapać. Tutaj powiedzmy 2/3 to i tak już by był fajny wynik. Zobaczymy, jak rynek będzie się poruszał w kolejnych godzinach i też kolejnych sesjach z takiej perspektywy średnioterminowej. Mamy tak naprawdę górne ograniczenie i dolne ograniczenie, ale no myślę, że na dzisiejszą sesję warto przygotować się tutaj jeszcze z tym układem i pomiarem przede wszystkim na tym swingu wzrostowym. Zobaczymy, do jakiego pułapu możemy się obecnie odnieść. Zobaczcie, jak pomierzymy sobie ten swing wzrostowy ostatni. No to po drodze było 38,2, po drodze była 50, minimalny przystanek i mamy 61,8, które jeszcze nie zaksięgowane tutaj na wykresie euro-USD. To będzie takie bardziej lokalne wsparcie wewnętrzne, takie w tym kanale cenowym. Oznaczamy na zielono i strefa popytowa, ta lokalna strefa popytowa na interwale jednogodzinowym 1,0520. Czyli tak naprawdę widzimy od razu okolice 1,0540 z hakiem. Kurs się porusza, więc mamy około 20 pipsów przestrzeni. Ciężko nie zauważyć, że tutaj podaż w ostatnich godzinach dominuje, także te świece białe, takie pojedyncze, jak tutaj, albo takie może w serii, jak na sesji azjatyckiej, ale też o bardzo małym zasięgu, więc czekamy na otwarcie rynków kasowych w Europie. Idziemy dalej. GBP UST. Tutaj też mówiłem o potencjalnej formacji podwójnego szczytu, która fajnie tutaj się pojawiła. Mówiłem, że to drugie podejście może być niższe, co będzie tutaj pozytywnym aspektem. Tak też się tutaj wydarzyło na kablu. I podobny motyw. Pomierzymy sobie ten ostatni szeroki, znaczy może nie szeroki aż taki, ale część układu z szerokiego interwału też, bo to było wypełnienie na interwale H4. I jako ten element warto rozłożyć sobie siatkę, czyli tożsamy schemat jak na wykresie euro-USD. No i również zwracam uwagę na 61,8 po drodze. Chociaż z takiej perspektywy technicznej, jakbym miał Wam pokazywać, i nawet nie wiem, czy nie przesuniemy sobie tego targetu, bo cenowo to, co się działo wcześniej na 61,8, nie przyciąga tutaj uwagi. Zobaczcie, jak dobrze wygląda ten pułap głębokiego wewnętrznego mierzenia 78,6. To są okolice cenowe 1,2100 niemal, tak? Czyli okrągła strefa cenowa. Oczywiście tutaj ten dystans jest dużo dalszy niż do 6,18. Ale jeśli chodzi o solidność schematu, o solidność układu, to zdecydowanie wygląda on tutaj akurat w tym przypadku lepiej. Czyli okrągły poziom cenowy, wcześniej no duża reaktywność na tą strefę, no i głębokie mierzenie 7,86. Przeskakujemy dalej. USDJPY. Tutaj na ujku musimy sobie trochę odświeżyć wykresy. Nie było reakcji na punkt D. Rynek przehandlował z dużą dynamiką nam te współczynniki wewnętrzne, także aktualizujemy sobie układ. Na razie też skasuje to szerokie wsparcie, bo tak naprawdę cena nie widać, żeby zamierzała tutaj podążać w kierunku południowym, więc nie będziemy się tym zajmować. Korekcyjnie też poglądam. Największa korekta w tych ostatnich wzrostach. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o samą technikę, bardzo mi się podoba ten układ, natomiast jest jeden minus, a mianowicie odległość od tej strefy.
Mamy już sesję piątkową, piątkowy poranek, ale mam nadzieję, że jakiś większy ruch, może spadkowy, się jeszcze pojawi, zanim będzie nowy szczyt. Ewentualnie, jeżeli będzie nowy szczyt, to będziemy ten układ sobie aktualizowali. Na tą chwilę poziom FS100, strefa wsparcia, silny strzał popytowy w tym obszarze właśnie, co jest bardzo mocnym potwierdzeniem dla tego poziomu cenowego, a interesuje nas tutaj 149,15. No i spójrzmy jeszcze sobie złoto. Wczorajsza sesja, drobne uspokojenie nastrojów. Zobaczcie, tam ta jedynka, taka formacja spadającej gwiazdy. I wydaje mi się, że ta ostatnia na zamknięcie tygodnia dzisiejsza może być dosyć istotna. Na razie na wyraźny plus, zobaczymy, jak się dalej to potoczy. Tygodniówka też bardzo dobrze wygląda, mocno popytowo. Natomiast jeżeli okazałoby się, że znowu poprawimy czarną świecą negatywnie zapowiadającą kolejne sesje, czy odwrócenie tego odreagowania przede wszystkim, no to takie zamknięcie tygodnia właśnie może być dosyć niefajne dla kupujących, i tutaj przewagę mogą z powrotem zyskać, przewagę może zyskać ponownie strona podażowa. Zobaczymy, uważam, że ta sesja dzisiejsza na złocie bardzo, bardzo istotna i pułap zamknięcia tygodnia bardzo, bardzo istotny. Dla przypomnienia, to co mamy z interwału szerokiego, poziom FS100, kurs dokładny 1905 dolarów za uncję, 1904-1905.